Ja się nie godzę na sytuację, w której w tej chwili mamy takie zasoby, takie możliwości techniczne i finansowe, że nie ma żadnej przeszkody, żeby w ciągu 6-7 lat Polacy staną na Marsie. Nie ma żadnych przeszkód technicznych ani finansowych. Żadnych. Natomiast mamy teraz takie problemy, że Polska musi prosić Amerykanów, żeby kupili 3000 kamizelek kuloodpornych dla żołnierzy w Afganistanie, bo nas nie stać. No, to jest jakaś kompletna paranoja. Mamy podatki 3 razy wyższe niż za Hitlera. I Hitler mało co nie zdobył Moskwy, a my nie mamy na kamizelki kuloodpornych. No, coś tu jest zasadniczo nie w porządku. Te pieniądze są gdzieś marnowane w sposób przerażający zupełnie. Przerażający zupełnie. I nikogo to nie obchodzi. No bo z głodu nie umiera. Tylko jak mówił Milton Friedman, z dekadencją to jest tak, bo to jest dekadencja, okres upadku, to jest tak jak ze spadkiem samolotu. Jak samolot spada, to jest to piękne uczucie nieważkości. Dopiero zderzenie z ziemią jest nieprzyjemne. Otóż w tej chwili mamy piękne uczucie nieważkości. Możemy robić dowolne głupoty. Politycy mogą pleść dowolne bzdury. Nic się nie dzieje. Tylko tutaj nadchodzą inni, bo natura chore 2,5. Prawda? Tu ze wschodu nadciągają jedni, z południa nadciągają drudzy. I to są ostatnie kilkanaście lat cywilizacji europejskiej. Ja być może już tego nie dożyję, natomiast wy tak. Jeżeli moja siostra jest w kolonii i urodziła mi się wnuczka i chciała tam kupić jakąś ubrankę dla dziecka, czy dla wnuczki, idzie do sklepu z odzieżą dziecięcą i w tym sklepie widzi 150 klientek i nie ma ani jednej białej, same muzułmanki, to sobie wyobraźcie, jak będą wyglądały Niemcy za 15 lat. Będziemy graniczyli z kalifatem Saksonii, z Emiratem Brandenburgii, z kurdyjską republiką Berlina i turecką republiką Mecklenburgii, albo z czymś takim. No takie są nieubłagane procesy. Bo muzułmanie nie wierzą w żadne głupoty, nie wierzą w żadne uprawianie dialogu z kimś tam, nie wierzą w równouprawnienie płci, nie wierzą w socjalizm, tylko po prostu robią swoje. Mają zdrową cywilizację, wierzą w Boga, gotowi są za Boga umrzeć i oni po prostu wygrają, muszą wygrać. Nie ma siły, jeżeli się nie odrodzi nasza cywilizacja, jeżeli nie wrócimy do tych zasad, które ją, a na nią się układały, prawda, liczne rzeczy, jeszcze chaldejskie, jeszcze babilońskie, prawda, żydowskie, chrześcijańskie, germańskie, rzymskie, greckie, prawda. Jest to bardzo taka udany zestaw cywilizacyjny się nam stworzył i musimy na niego wrócić. Albo będziemy bydłem na rzeź. Bo nie miejmy żadnych złudzeń. Ogromna większość ludzi wyznaje na przykład zasadę, to jest całkowicie obca cywilizacji europejskiej, która brzmi: życie ludzkie jest najwyższą wartością. Otóż to jest nieludzkie ustanowienie. Do tej pory zawsze ludzie ofiarowali swoje życie za coś, prawda? Chwalono tych ludzi, że poświęcili swoje życie za coś, prawda? Czyli Bobola, idiota rozumiem był, ty powinien był ustąpić tym prawosławnym, prawda? Tam coś tam podpisać i tyle, prawda? Wszyscy męczennicy za wiarę są do chrzanu, ci mieli za ojczyznę do chrzanu, prawda? Życie. Ale jeżeli uznamy raz, że życie jest najwyższą wartością, no to w tym momencie dowolny, niekoniecznie muzułmanin chyta jednego człowieka, mówi, że poderżnie mu gardło, trzeba mu ustąpić, no i trzeba mu ustąpić, skoro życie ludzkie jest najwyższą wartością, tak? Już nie, życie ludzkie nie jest najwyższą wartością. Istnieją zasady, o których nie wolno odstąpić. Jedną z nich jest na przykład, że się z terrorystą nie dyskutuje w ogóle. Jeżeli dzisiaj trafiają się porywania samolotów, mimo że są potworne koszty, te kontrole lotniska, prawda, rozbierają ludzi do naga, przyświetlają i tak dalej, to wszystko dlatego, że odstąpiono od tej zasady. Jak pierwszy raz, lat temu, 50 chyba już, porwano samolot na Kubę i żądano tam wypłacenia iluś tam milionów dolarów, to porwaniom ustąpiono. I oczywiście od tej pory porywają się nowe. Gdyby nie ustąpiono, mimo że zabijali być może ludzi, a być może nie, prawda? Grozili tym zabiciem pasażerów. Gdyby nie ustąpiono, to by nie było więcej porwań.
ponieważ ustąpiono, odeszli się od tej zasady, no to od tej pory mamy co i raz groźbę porwania samolotu. Bo są zasady, od których ustąpić nie wolno, nawet za cenę życia ludzkie. I koniec. I to, czego my się domagamy, bo jesteśmy liberalni, ale konserwatyści, prawda? Konserwatyści, liberalni. Domagamy się przestrzegania właśnie tych zasad, dzięki którym nasza cywilizacja się rozwija. Powrócić do normalności. To nie jest nic nadzwyczajnego, jeżeli mówimy, że człowiek powinien żyć za swoje zarobione pieniądze. Mówię o mężczyznach oczywiście, bo nasze kobiety i dzieci to my musimy utrzymywać, ale to trzeba żyć za swoje pieniądze, a nie z zasiłków. To jest jedna z tych też elementarnych zupełnie zasad. Ja pamiętam, byłem w Ameryce, już teraz nie żyje chyba pan Piszczek, taki milioner amerykański, Polak z pochodzenia, multimilioner. I on mówi tak, byłem w Ameryce, wyjechałem tam jeszcze chyba przed pierwszą wojną, po pierwszej wojnie. Byłem już dorobiony, już miałem trochę oszczędności, już miałem dobrą pracę. No i przed kryzys w 1929 roku straciłem pracę. Po miesiącu skończyły mi się oszczędności. Pałacałem się po ulicy, szukałem pracy i w pewnym momencie palić nie chciał, poprosiłem przechodnia papierosa. I on mnie minął z szyderczym uśmiechem. Ja jestem mu wdzięczny do dzisiaj, bo jestem przekonany, że gdyby on mi dał tego papierosa, to ja za chwilę bym poprosił kolejnego przechodnia o 10 centów. I zostałbym menelem. A tak się zawstydziłem, zebrałem się w sobie, jeszcze dwa dni pogłodowałem, znalazłem pracę i dziś jestem milionerem. Jestem wdzięczny, że mi nie dał tych pieniędzy. Dobroczynność demoralizuje. W tej chwili na przykład się mówi, że Polska pomaga młodym przedsiębiorcom. A kto w XIX wieku pomagał młodym przedsiębiorcom w Ameryce? Nikt. Czy były jakieś fundusze z Unii Europejskiej dla Ameryki? Nie były. I dlatego Ameryka jest potężnym krajem. Gdyby w XIX wieku Ameryce dawano pieniądze z Unii Europejskiej i dawano zasiłki, to dzisiaj Ameryka byłaby na poziomie Nigerii. Po prostu i zwyczajnie. Bo pieniądz demoralizuje. Mamy przykłady historyczne. Hiszpania i Portugalia były największymi potęgami europejskimi. Podbiły cały świat. Nawet słynny kompromis, gdzie granica między Brazylią, prawda, a resztą hiszpańskojęzycznej Ameryki, to jest podział przez papieża, nie pamiętam na którego w tej chwili, chyba Klemensa, zrobiony. Te państwa podzieliły cały świat między siebie. Zdobyły ogromne ilości złota z Ameryki Łacińskiej. Co się z nimi stało? Spadły do trzeciej ligi. Bo przestało się opłacać cokolwiek robić. Po co produkować but, jak można wziąć to złoto i kupić but w Holandii, czy w Anglii, czy gdzieś. Darmocha demoralizuje. Praca u szlachetów. Darmocha demoralizuje. My wszyscy liczymy tutaj w Polsce, że nam Unia da. Będziemy żyli z pieniędzy z Unii. Bo to demoralizuje, bo ten przedsiębiorca, który liczy na dotację, on już nie jest samodzielny. On już nie myśli, jak to zarobić, tylko myśli, jak się podlizać temu urzędnikowi, który da mu tę dotację. Już nie myśli o tym, jak zrobić najlepszy but, tylko myśli o tym, jak najładniej wypełnić podanie. On już jest demoralizowany. W Ameryce nie było tych dotacji i dzięki temu Ameryka jest w tej chwili potęgą, a niedługo przestanie być potęgą, bo w tej chwili już się dotuje, subwencjonuje jak najbardziej i za chwilę przestanie być potęgą, staną się nią Chiny. I to, co ja mówię, to właśnie powrót do tej normalności. Chińczycy przyjęli nasze metody, ja biegał po internecie taki filmik na moim blogu, go tam cytowałem, jak jakiś Chińczyk idzie sobie w kantonie po parku, pokazuje, patrzcie, no. Tu nikt nie siedzi na ławkach, prawda? Wszyscy pracują. A wy w Europie, no, płacicie ludziom za to, że nie pracują, no my was po prostu za 10 razy wykupimy, no. Idzie się śmieje. Prawda? No i tak będzie oczywiście. Tak będzie. Jeżeli wolimy płacić za nieróbstwo, no to oczywiście nieróbstwo będzie kwitło. To nie tylko w Polsce, żeby nie było niejasności. Czytałem rok temu wspomnienia dziewczyny, która studiowała w Niemczech. I zdębiałem. Ona mówi tak, już w tej chwili w Niemczech już dawno nie ma punktualności. Nauczyciele akademicy spóźniają się na wykłady skandalicznie.
stopnie tam się przystawiają byle jakie, można wiele nie umieć, nie umieć też się zaliczy. Jest to koniec cywilizacji. Uczelnia jest płatna, że tak powiem, jest nagradzana, jeżeli dużo studentów przepuści, a nie jeżeli wypuści może mało studentów, ale na wysokim poziomie. Powtarzam, to jest koniec cywilizacji, jeżeli nie wrócimy do normalności. Europie zdarzyło się wrócić raz do normalności, przecież muzułmanie już stali raz u wrót, nawet Pireneje przekroczyli, prawda? No i coś się wtedy, jakieś odrodzenie nastąpiło i Europa się obudziła i potrafiła się ufortować. Co będzie teraz? Nie wiem. Ale na pewno nie zrobią tego ludzie, którzy bredzą o dialogu i tolerancji. Tu trzeba po prostu mówić. Proszę bardzo, jeżeli chce sobie przyjechać muzułmanin do Europy, niech przyjeżdża, ma pracować, a nie zostawać za siłę. No wtedy będzie bardzo politycznym pracownikiem, prawda? Bardzo dobrze. Przedsiębiorcą? Bardzo dobrze, zakładam. Natomiast ci dostają zasiłki, nudzą się, nie mają co robić. No, dostają zasiłki na dzieci, więc coś robić mają, produkują kolejne dzieci. Oczywiście jest to zajęcie przyjemne i pożyteczne, ale powtarzam, nie zajmuje całego dnia i w wyniku tego resztę czasu spędzają na podpalaniu samochodów, prawda, na jakichś czynnościach ogólnomuzułmańskich, że tak powiem. I takie są skutki. Ludzie powinni żyć, powtarzam, za swoje pieniądze.